Ty rudy, niedoinformowany imbecylu, te twoje pierdolenie, że uderzyłem jakieś 15-letnie dziecko, głąbie skończony. Stanąłem w obronie dziewczyny mojego kolegi Wiktorii Sypucińskiej, bo chłop do niej powiedział, że będzie ruchana. Ty tumanie skończony. I dostał jakiś chłop za to liścia, żeby się ogarnął. A ty, cwelu, zrobiłeś to z premedytacją, żeby się na moim koszcie wybić. I ci teraz powiem jedno, rozkurwi cię za to, rozumiesz? Nie będzie dla ciebie litości. Dobra, wypierdala. Nawet nie wiecie, jak gryzę się teraz z myślami, żeby po prostu jak najszybciej pojechać z tej łodzi, żeby się nie zawrócić i tych śmieci nie rozszarpać. Złapałem go jeszcze, Lamusa, na korytarzu, dostał parę bęcków na łeb za to, co zrobił. No, zwykła pała życiowa, zrobiła to tylko i wyłącznie dla atencji, bo nikt nie chce brać z nim walki, bo jest nudnym, po prostu nudnym, niepopularnym lamusem, który tylko i wyłącznie próbuje się wybić na innych. Mega lamerskie zachowanie, jak zwykła pała. Nie będę już pierdolił. Szkoda strzępić ryja. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że nie odpuszczę. Księga ulicy mówi jasno, kto z rudym przystaje, takim samym chujem się staje. No wiadomo, bo rudy to chuj. A spierdalaj. Ja jestem rudy, ty, kompetent rudy, ty, i na milicję dzwonię, gdy chcę. Ja jestem rudy, ty, kompetent rudy, ty. Nie denerwuj się, tatusiowi nic się nie stało. Nic.